Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy nasze ćwiczenia rekolekcyjne. Ćwiczenia, które mają z jednej strony przygotować nas na święta Wielkiej Nocy, ale w takiej dalszej perspektywie prowadzić nas do nawrócenia, do świętości. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę najpierw na rzeczywistość, która nas otacza. Różne są rzeczy, które się dzieją w naszym życiu. Czasem lepsze, czasem gorsze, tak je traktujemy. I wielokrotnie gdzieś tam wydaje się, że różne trudności dotykają naszego życia. Różne jakieś sprawy nurtują nasze serca. I bardzo często chcielibyśmy, przynajmniej w pierwszym takim odruchu, zmieniać tą rzeczywistość. A warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to w pierwszej kolejności trzeba zmienić swoje serce. Tak to bowiem jest, że z tego serca ludzkiego wypływają potem różne czyny, które są na zewnątrz. I dlatego czasem ludzie gotują sobie takie różne sytuacje, wzajemnie utrudniają sobie życie, bo w ich sercach nie ma pokoju, w ich sercach nie ma jakiegoś porządku takiego moralnego i trzeba zawsze zaczynać od uporządkowania serca. Tam bowiem w sercu trwa nieustanna walka. Ta walka, o której mówiłem pierwszego dnia, gdzie ten zły duch próbuje pomieszać szyki Panu Jezusowi. I serce to jest miejsce tej walki. I dlatego w pierwszym rzędzie każdy z nas musi być przygotowany na tą walkę wewnętrzną, duchową, która rozgrywa się w naszym sercu. I tak to ujmuje święty Paweł w liście do Efezjan. Mówi tak: nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom tego świata, tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. A więc gdzieś tam w sercu każdego z nas rozgrywa się taka duchowa walka. I potem, jak mówi Pan Jezus, z obfitości serca mówią wargi. Czyli
to, co tam gdzieś jest w tym naszym sercu, to potem wyrażamy na zewnątrz. I bardzo ważne jest, żebyśmy zaczęli od takiej naprawy swojego serca. Nie żebyśmy patrzyli na rzeczywistość tylko i narzekali na nią, bo czasem człowiek narzeka, złorzeczy, buntuje się, przeklina rzeczywistość, która go otacza. A tak naprawdę to chodzi o to, żebyśmy najpierw zmienili swoje serce. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pokazuje to w takim bardzo ładnym obrazie, który przedstawia w swoich zapiskach. Mówi, że czasem życie człowieka jest jak wzburzona woda. Fale, wiatr, deszcz zacina. I kiedy człowiekowi przyszłoby pływać po takim jeziorze, to ta woda, fale go rzucają, wiatr smaga, deszcz zacina. Człowiek może myśleć, jaka straszna rzeczywistość. A mówi Święta Teresa, że wystarczy, że człowiek zanurzy się pod wodę i tam już jest cisza i spokój. Na zewnątrz mogą być straszne fale, wielki wiatr, ogromny deszcz, ale pod wodą jest cisza i spokój. I mówi Święta Teresa, że tak jest z człowiekiem, który zanurzył swoje serce w Bogu. Na zewnątrz może się dziać straszna rzecz, wichura, fale, ale człowiek, który zanurzył swoje serce w Bogu, ma taki pokój w sercu i patrzy spokojnie na otaczającą go rzeczywistość. I trzymając się tego obrazu, można by powiedzieć, że wszelkie te zewnętrzne niepokoje, problemy wynikają stąd, że jeszcze niedostatecznie zanurzyliśmy swoje serce w Bożej miłości. Że jeszcze w niedostateczny sposób naprawiliśmy to nasze serce. Bo jeżeli w sercu człowieka jest pokój, no to on inaczej przyjmuje, inaczej patrzy na otaczającą rzeczywistość. I bardzo to ważne, żeby przygotować swoje serce. I dlatego święty Paweł też podkreśla, że trwa taka właśnie duchowa walka. Jeżeli człowiek pozwala przez chociażby drobne grzechy, żeby one zaczęły gościć w jego sercu, to z czasem człowiek staje się takim niewolnikiem różnych swoich namiętności czy tych łańcuchów, o których mówiłem pierwszego dnia, a więc jego serce staje się zniewolone. I człowiek już nie potrafi we właściwy sposób nawet patrzeć na otaczającą rzeczywistość. I wtedy człowiek chciałby tylko zmieniać tą rzeczywistość, która jest wokół niego. Ale to może przypominać wtedy, że leczymy tylko pewne objawy, tak jak w reklamach, gdzie reklamuje się różne lekarstwa i tam jest zaznaczone, że leczą objawy pewnej choroby. Nie leczą samej choroby, tylko objawy. I podobnie jest z człowiekiem, który nie uporządkowawszy swojego serca, próbuje zmieniać otaczającą rzeczywistość. To wtedy leczy objawy, ale nie samą chorobę. Najpierw trzeba uporządkować swoje serce. A z drugiej strony, kiedy widzimy chociażby zło, które jest wokół nas, bo ono też jest, to możemy mieć wtedy świadomość, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby oddawać to wszystko Panu Bogu, modlić się, a nie złościć, buntować, przeklinać otaczającą nas rzeczywistość. I dlatego święty Paweł w tym liście do Efezjan pisze takie słowa. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, to jest Słowo Boże.
Więc zobaczmy, że święty Paweł kreśli przed nami taki piękny obraz Bożego rycerza, który jest w stanie przeciwstawić się złu. Jest w stanie zwalczyć wszystko. Ale on musi najpierw siebie przygotować. Nie jest w stanie sprostać tym wszystkim atakom, jeżeli nie będzie przygotowany. I jak musi się przygotować? Wydawałoby się, że najpierw trzeba byłoby chwycić za miecz i zmieniać tą otaczającą rzeczywistość. A święty Paweł mówi najpierw, trzeba nałożyć pas prawdy. Prawda. Prawda, o której mówiłem, cytując świętego Jana Pawła II, który powiedział, że najważniejsze to zdanie z Ewangelii, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda o naszych motywach, naszego działania, intencjach. Prawda, którą poznajemy o sobie i o otaczającej rzeczywistości. Prawda, którą mówimy. Życie w prawdzie. To jest, pokazuje święty Paweł, podstawa tej walki duchowej. Dlaczego? Dlatego, że zły duch na samym początku przyszedł i zaczął kłamać. Kłamstwem sprowadził człowieka do grzechu. I człowiek, który żyje w kłamstwie, nie żyje w prawdzie, to człowiek, który nie jest przygotowany na żadną walkę duchową. Trzeba żyć w prawdzie i walczyć o tą prawdę. Bo czasem przystajemy na jakieś różne opinie, różne osądy ludzi i nie wiemy, czy to prawda. A bardzo ważne jest, żebyśmy dociekali prawdy o sobie i o świecie, o Bogu i o tym, co nas otacza. Prawda. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kiedy spojrzymy na takie znaczenie tego pasa prawdy, to możemy zobaczyć, że zawsze jest tak, że kiedy żołnierz trafia do niewoli, to najpierw zabiera mu się pas. Każe mu się zdjąć, bo wtedy on jest pozbawiony swojej godności. I podobnie jest z człowiekiem, który idzie za Chrystusem. Bez prawdy on gdzieś gubi swoją godność, godność dziecka Bożego. Życie w prawdzie. I bardzo ważne jest, żebyśmy chcieli troszczyć się i walczyć o tą prawdę w naszym życiu. To, co mówimy i to, co poznajemy o sobie, o świecie, o Bogu. Szukanie prawdy. I dalej święty Paweł mówi tak. Trzeba nałożyć na siebie pancerz sprawiedliwości. Czy jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi? Co to znaczy sprawiedliwość? Różne teorie, opinie można spotkać. Byli tacy, co uważali, że sprawiedliwie znaczy każdemu porówno. Sprawiedliwość to znaczy trzeba oddać każdemu to, co się jemu należy. Być sprawiedliwym, czyli oddać sprawiedliwość. Co się każdemu należy? No, różnie to jest. Na pewno z punktu widzenia wiary można powiedzieć, każdemu należy się miłość. Każdemu powinniśmy okazać miłość. Uczynić mu dobro, na jakie zasługuje. A Pan Jezus, kiedy patrzy na jakiegokolwiek człowieka, kiedy patrzymy, czytamy w Ewangelii, widzimy, jak On się pochyla nad każdym człowiekiem. Każdy zasługuje na to, aby dać mu szansę. Każdy zasługuje na to, aby okazać mu miłość, miłosierdzie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która przeżywała często wiele trudności w zgromadzeniu, gdzie przebywała, ona często czyniła taki wysiłek, żeby znaleźć w tej drugiej osobie chociaż kilka dobrych rzeczy. I oddać jakieś dobro, powiedzieć jakieś dobro. To znaczy być sprawiedliwym. Być sprawiedliwym to znaczy też być wiernym Bogu. Tak nazywa się w Biblii, jak się mówi, mąż sprawiedliwy. Ten, który jest wierny Bogu.
trwa przy Bogu. I zobaczmy, że my w relacji do innych ludzi, do tych, którzy są dobrzy dla nas, no to potrafimy też być dobrzy, potrafimy im oddać sprawiedliwość. Ale do tych, którzy źle postępują, którzy nas zranią, jesteśmy w stanie oddać sprawiedliwość, czyli oko za oko, ząb za ząb, mścić się. Albo jeżeli nie potrafimy w jakiś taki sposób odpłacić temu drugiemu człowiekowi, to chociażby ucieszyć się, jeśli mu się coś nie powiedzie. Mamy pamiętać, że Pan Jezus mówi nam o miłości. I słuchając słów Pana Jezusa, możemy powiedzieć, że jesteśmy winni miłość każdemu człowiekowi. To jest ta Boża sprawiedliwość. Pan Bóg jest sprawiedliwy, bo okazuje miłosierdzie. I to powinno być również taką naszą cechą, którą okazujemy wobec drugiego człowieka. Sprawiedliwość. Dalej mówi święty Paweł, że musi to być chęć głoszenia dobrej nowiny. Święty Jan Paweł II mówił, że w dzisiejszym świecie, który traci wiarę, Europa, kontynent, który już dawno przyjął wiarę katolicką, chrześcijańską, traci dzisiaj tą wiarę. I my musimy być gotowi do niesienia Ewangelii. Nieść Ewangelię. Ewangelizować to znaczy przyprowadzić człowieka do Jezusa. I zobaczmy, że patrząc na drugiego człowieka w kontekście tej sprawiedliwości, o której przed chwilą mówiłem, to patrząc na drugiego człowieka powinniśmy myśleć, jak ja go mogę przyprowadzić do Pana Jezusa. Na pewno nie przeklinając, na pewno nie złorzecząc, na pewno nie obrażając się, bo to nie pomoże w tym, żeby ten człowiek przyszedł do Pana Jezusa. I my w patrzeniu na każdego człowieka, który jest wokół nas, powinniśmy myśleć, jak ja go mogę przyprowadzić do Pana Jezusa. Nie tylko, żebym ja był zadowolony z tego, że się modlę i jestem przy Panu Jezusie, ale żebym patrząc na drugiego człowieka pomyślał, jak ja mogę tego człowieka przyprowadzić do Pana Jezusa. Gdybyśmy tak patrzyli na innych, to byłaby najlepsza ewangelizacja. Jak mogę przyprowadzić tego człowieka do Pana Jezusa? Nikt nigdy nie chce przyjść do Pana Jezusa, jeżeli jest zmuszony. Najlepiej, kiedy dajemy mu dobry przykład swojego postępowania. Jeżeli ktoś widzi, że my chodząc do kościoła stajemy się lepsi, dobrzy, cierpliwi, łagodni, miłosierni, to wtedy inni też zechcą przyjść. To, co mówiłem już, kiedy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa patrzono na chrześcijan i mówiono, popatrzcie, jak oni się miłują. I ludzie chcieli tam iść, bo szukali miłości. Dzisiaj może już niekoniecznie tak mówią o ludziach wierzących, o nas, a warto, żeby tak było. Żebyśmy patrząc na drugiego człowieka chcieli przyprowadzić go do Jezusa. A to też znaczy, żeby drugi człowiek nie był dla nas obojętny. Żeby nie był obojętny mi ten drugi człowiek. Dalej mówi święty Paweł, tarcza wiary, a więc moja wiara. Wiara, czyli moja osobista relacja z Panem Jezusem. Papież Benedykt XVI kiedyś powiedział tak. Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga i człowieka. Wiara polega na głębokiej i osobistej relacji z Chrystusem. Ważne są te prawdy wiary. Ważne, żebyśmy je rozumieli, bo czasem też do końca nie pojmujemy tych prawd wiary, nie próbujemy ich zrozumieć. A tu chodzi o to, żebyśmy je rozumieli. Ale znacznie ważniejsze jest, żeby łączyła nas głęboka relacja z Jezusem Chrystusem. Żebyśmy gdziekolwiek będąc mieli świadomość, że jest ze mną Jezus Chrystus i że On jest dla mnie ważny, a ja dla Niego. Głęboka relacja z Jezusem Chrystusem. Dalej
mówi święty Paweł, hełm zbawienia. Zbawienie, czyli wieczne życie z Chrystusem w Jego Królestwie. To Pan Jezus przyszedł, aby nas zbawić, czyli otworzyć nam bramę nieba. I zobaczmy, że chrześcijanie, to co kiedyś w średniowieczu wyrażano, powtarzając memento mori, pamiętaj, że umrzesz. Ale tak naprawdę chodziło o to, żebym pamiętał, że będę kiedyś dalej żył z Chrystusem. Kiedy mówimy Maranata, przyjdź Panie Jezu, kiedy ci pierwsi chrześcijanie czekali na powtórne przyjście Chrystusa. I wierzący człowiek to taki człowiek, który czeka na Chrystusa, na Jego powtórne przyjście. Nie wiemy, czy ono się dokona jednocześnie dla wszystkich za naszego życia, czyli czy przyjdzie ten czas ostateczny, a może moje życie się skończy, ale żebym czekał na Chrystusa, żebym myślał o tym życiu wiecznym, żebym tutaj postępując na ziemi w jakiś sposób miał świadomość, że stanę przed Bogiem i żebym walczył o to życie wieczne. To jest ten hełm zbawienia, ochrona tego, co najcenniejsze. Dla chrześcijanina nie ma cenniejszej rzeczy niż jego zbawienie. A więc zbawienie, życie wieczne w Królestwie Bożym. I wreszcie mówi święty Paweł, miecz słowa, miecz ducha, czyli Słowo Boże. To bardzo ważne, abyśmy to Słowo Boże czytali, poznawali, rozumieli, byśmy umieli zanieść to Słowo Boże innym ludziom. I zobaczmy, że dopiero wtedy, kiedy człowiek będzie żył w prawdzie, będzie sprawiedliwy, kiedy będzie miał takie pragnienie głoszenia Ewangelii, czyli przyprowadzenia drugiego człowieka do Chrystusa, bo dla niego samego zbawienie będzie na tyle ważne, żebym chciał temu poświęcić całe swoje życie. To dopiero wtedy, mówi święty Paweł, będziemy gotowi do tej walki duchowej. To jest ta walka duchowa, która trwa nieustannie i musimy być do niej dobrze przygotowani. Dzisiaj ta walka duchowa też trwa, też nieustannie. Zły duch próbuje zwodzić człowieka, a my musimy dać mu odpór, ale musimy się do tego dobrze przygotować. I warto tak zobaczyć, jak żołnierze przed wyruszeniem do walki sprawdzają swój rynsztunek. Sprawdzają, czy wszystko mają, czy wszystko jest na swoim miejscu. Tak i my jako ludzie wiary, chrześcijanie, ci Boży rycerze, mamy zobaczyć, czy mamy pełny oręż, który pomoże nam w walce ze złym duchem. Czy tak przygotowani będziemy mogli dać odpór wszelkim pokusom. Bo te pokusy nieustannie przychodzą. I to, że jesteśmy kuszeni, to jest sprawa, wydawałoby się, oczywista. Ale czy my jesteśmy w stanie dać odpór złemu duchowi mocą tej łaski, którą daje Jezus Chrystus? Czy jesteśmy wystarczająco przygotowani, aby stanąć do tej walki duchowej? Amen.